Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Jak na Tą i dzisiaj zapraszam Was na zakupowego hola. Mianowicie otworzono nam sklepy w Wielkiej Brytanii. Dlatego jest pierwsza sobota, kiedy są te sklepy otwarte i wyruszyliśmy, skoro świt, o 9 rano, żeby się udać na zakupy. I to był dobry pomysł, bo jak wracaliśmy, było w pół do drugiej i były już tak gigantyczne kolejki wszędzie, że tam ludzie, podejrzewam, spędzą czas do późnego wieczoru. Myśmy się obkupili, ponieważ no w zasadzie prawie rok nie byliśmy na takich konkretnych zakupach, ponieważ te sklepy były praktycznie non stop zamknięte, z małą przerwą w ubiegłe wakacje, ale jakoś tak też nam nie było po drodze, żeby jechać na zakupy. Więc to był taki pierwszy shopping od bardzo, bardzo długiego czasu i Wam pokażę, co upolowaliśmy tym razem. Na początek buty. Ja sobie wzięłam file, ponieważ były w bardzo fajnej promocji. Tylko 25 funtów. Więc no jak nie wziąć? Wiecie, nie miałam zamiaru kupować butów, no ale jak w takiej cenie, to czemu nie? Takie po prostu do jeansów, do pracy. Myślę, że fajnie wyglądają. To są moje. Ucja sobie wzięła dwie pary butów. Ucja sobie wzięła Nike, ponieważ Ucja się lubuje w Nike'ach. Wzięła sobie ten model. To jest teraz taki u nas model na topie. Najnowsza kolekcja. Te 27R jakoś tak to się nazywa. 27R. Jakoś tak. Bardzo fajne. One są takie wygodne. I fajne jest to, że Ucja ma rozmiar stopy taki jak mój 6, więc jak się z nią dobrze ugadam, to może pożyczy. Bardzo, bardzo wygodne. Ładnie się prezentują na stopie. I takie buciki kosztują, Wam powiem, bo nawet nie wiem, 120 funtów te. No na te nie ma promocji, no bo wiecie, że na nowe kolekcje przeważnie promocji nie ma. I wzięła sobie jeszcze jedne Nike, tym razem Nike do mundurka, bo jak wiecie, do mundurka szkolnego muszą być buty calutkie czarne, nie mogą mieć ani jednej kropeczki w innym kolorze, muszą być totalnie czarne. Tu są sklepy na to przygotowane, więc każde firmy mają warianty totalnie ciemnych, czarnych butów, ale już kiedyś o tym mówiłam. No i do szkoły sobie wzięła takie Nike. Nie wiem, czy to widać. Widać. Takie zwykłe. Do śmigania codziennego. I tak jak mówię, Ucja lubi Nike, bo one mają taki fajny kształt akurat do jej stopy. Ona ma smukłą stopę, to Nike jej się sprawdzają najlepiej. I takie najeczki to były akurat w promocji, bo były z 60 na 47,99. No to troszkę taniej niż normalnie. I teraz Wam pokażę resztę moich skarbów. Już jestem z powrotem, bo musiałam się tu troszkę przetasować. No i oczywiście zajrzeliśmy do Primarka i słuchajcie, co nam się udało. Udało nam się wejść bez kolejki do środka, ponieważ byliśmy, tak jak mówię, z samego rana. Weszliśmy już do środka, po czym Arek jeszcze wyszedł ze sklepu, gdzieś indziej tam coś pooglądać i chciałam, żeby do nas wrócił. To mówi, że już nie było szans, bo już była tak gigantyczna kolejka przez cały sklep i na zewnątrz, że już po prostu czekał na nas, aż my się ogarniemy w środku. Także jak chcecie na zakupy w Wielkiej Brytanii, to pamiętajcie, skoro świt. No i tak, na początek majty primarkowe, najlepsze. One mają taką fajną bawełnę i ja je bardzo lubię. Aruś, majty również, bo nam wszystko się pokończyło, jak te sklepy były pozamykane. No i oczywiście kwestia skarpetek, które się wiecznie szybko kończą. I one mają o tyle fajne, że one są strasznie tanie w Primarku. No 3 funty, 5 par. I o, te są akurat z takiej mikrofibry, więc one są na lato bardzo fajne, takie cieniutkie i przewiewne. Momencik, momencik. Bo mama dzwoni. Halo? No cześć. No cześć. Czekaj sekundę. Czekaj sekundę, bo ja właśnie vloga nagrywam. Momencik, momencik. I właśnie... Dobra, kolejny powrót, to będzie hol przerywany, ale pogadałam chwilę z mamą. Pokazujemy dalej. Arek, skarpetki. Arek zawsze bierze te Umbro, bo one też mają bardzo fajną bawełnę i też się fajnie sprawdzają. 5 funtów, 5 par. Takie skarpety. Kolejne majty, bo to musi być zapas na dłuższy czas, bo nie wiadomo, kiedy nam znowu zamkną sklep i kiedy otworzą. No i ja sobie wzięłam jeansy. Takie zwykłe z Primarka. Te akurat jedne z roztarganymi kolanami, bo ja takie lubię na lato. Przewiewne. To są jedne jeansy,
Następnie sobie wzięłam jeszcze więcej skarpetek. To są takie ładne, też takie cieniutkie, fajne, kolorowe. I jak widzicie, 5 par, 2,5 funta. I to jest wszystko 100% bawełny. Tak. Także dlatego ja uwielbiałam Primarka właśnie za takie basiki, za takie majty, podkoszulki, takie rzeczy, to się świetnie sprawdzają. Jeszcze jedne skarpetki, też z takiej mikrofibry jak te białe, tylko tym razem kolorowe, takie żarówiaste, więc na lato myślę, że będą takie fajne. Nawet do tych butów, co kupiłam, będą się fajnie odznaczać, jeszcze jak się noga troszkę opali w końcu. I te 5 par też 3 funty tylko. Także mówię, one są takie delikatne. I tu mają takie ściągacze i siatki, nie wiem czy to widać, więc one są przewiewne i bardzo się dobrze sprawdzają. Wzięłam sobie jeszcze butów, dwie pary, ale takich zwykłych trampek w Primarku. One kosztują tylko 4 funty. Nie wiem czy widzicie, że tutaj one mają takie, nie wiem czy to będzie widać w tym świetle. One mają, o czekajcie. O, teraz widać. One mają takie wzorki. I to mam granatowe. One są bardzo wygodne. Wzięłam sobie jeszcze takie nude w kolorze ciała. Tak. I mam jeszcze takie białe na górze. Więc ja wiem, że one się świetnie sprawdzają do sukienek, wiecie? Na szybko narzucić, szczególnie jak jest w miarę ciepło, to one się tutaj mi przydadzą. No jeżeli chodzi o basiki, to dwie bawełniane koszulki ze stretchem sobie wzięłam, takie zwykłe. I tylko, że się pomyliłam, bo wzięłam S-kę. A teraz jest zmiana rozmiarówki w Primarku i S-ka to jest 40, więc ja muszę mieć XS-kę, bo ja noszę 36-38. No ale nawet do getrów po domu, czy tam do spania to mogą być, bo te koszulki one są tylko 2,50 za sztukę. Więc wzięłam sobie takie dwie zwykłe, takie one są wódeczkę, na ciepłe dni będą fajne. Wzięłam sobie też koszulkę. Taką z myszką Miki. Myszka Miki ma taką, wiecie, zmierzłą minę. Ale do jeansów ja lubię do pracy zarzucić, do tego trampki. To jest takie wygodne ubranie. Larka wzięłam zwykłą koszulkę też z Primarka. Taką, wiecie, nawet do ogródka, żeby miał do spodenek. Bo wyjściowe to on ma inne. I tu też drugą taką zwykłą, bo one też są 100% bawełny, więc one są na gorące dni bardzo fajne. Więc też taką, czy nawet do spania, żeby miał. Takie zwykłe. I te koszulki na przykład ile? 2,50. No to też strasznie, strasznie, bardzo niedrogo, więc niech ma. I wzięłam sobie jeszcze jedne jeansy, tym razem już bez dziur, takie normalne, może troszkę grubsze. Z wysokim stanem, bo ja wszystkie jeansy noszę z wysokim stanem. I tak to wygląda. Już mi wszystkie jeansy powychodziły, już po prostu już są tak sprane, że nic ci nie dają, tylko do wyrzucenia. I jeszcze Wam pokażę, co jeszcze Lucy dokupiłam. Dobrze, i trzecia część hola zakupowego. Jeszcze wzięłam dla Uci koszulki. Ona chciała takie zwykłe, to już podstawowe z Adidasa, czarną. Tutaj sobie wzięła też dwie pary leggingsów z Adidasa. I też fajne promocje, bo na przykład dwie pary leggingsów w sumie 36 funtów. Więc spoczko. I dwie koszulki w sumie 30 funtów, więc ceny spoko, te drugie getry już ma na sobie. Wzięła też sobie taką spódniczkę, ona jest ze spodenkami w środku, więc na lato, na ciepłe dni będzie fajnie. No i tu co tu mamy? I mamy tą kolejną koszulkę właśnie z Adidasa, tym razem szarą. Więc tak jak mówię, promocje nawet takie spoko. Takie w sumie co zwykłe, jakichś strasznych wyprzedaży nie było, czego się spodziewaliśmy. No ale może jak już tak ten pierwszy rzut nas zakupowiczów minie, to może jakieś większe promocje w okresie wakacji się pojawią. Póki co już jest bardzo dużo strojów kąpielowych, wszystkiego na wakacje, no ale w tym roku nie możemy się wydostać z wyspy póki co. Do końca maja na pewno nie można nigdzie wylecieć, a co będzie dalej, no to się okaże. Więc na razie wszystko wisi, ludzie się wstrzymują z takimi outfitami bardzo wakacyjnymi. Butów pełno na lato, ale też wszystkie półki pełne, no bo bez sensu dokupywać, jak tutaj i tak nie ma takiego bardzo, bardzo lata. Jeżeli nie można wylecieć, no to po co to brać? W każdym razie tak się reprezentują zakupy. Byliśmy też sobie zjeść nasze ulubione chińskie jedzenie, które w końcu otwarte.
też żeśmy na to długo czekali. Także taki bardzo, bardzo fajny dzień, do tego jak widzicie piękne słońce, więc dzisiaj wszystko się tak fajnie składa. A ja już kończę to nagrywanie tego hola, ponieważ muszę iść się zająć tortem, ponieważ jutro są urodziny 15 Łucji, więc mam zamiar zrobić taki piękny tort. Mam nadzieję, że mi wyjdzie ładny i oczywiście Wam pokażę rezultaty mojego pieczenia. Także widzimy się jutro w urodziny Łucji. Ta mizerna konstrukcja, to jest konstrukcja, o Jezu, zaraz mi wszystko wypadnie, tortu dla Łucji. Czekajcie, może wyjmę tą galaretkę, która się musi stężeć, bo ja robię maksymalnie truskawkowo malinowy torcik dla niej. Tu właśnie pójdzie jeszcze ta galaretka truskawkowa, żeby ładnie się od góry prezentowało. Krem, dobrze mówię, krem wszedł przepyszny. Zmiksowałam tutaj śmietankę, mascarpone, pół galaretki z wodą plus pokrojone drobno truskawki. Jest naprawdę przepyszny i nie jest za słodki, bo ja nie lubię słodkich kremów. Także zobaczymy, jak to wszystko mi się uda. Na pewno Wam pokażę. Mam nadzieję, że Łucja będzie zadowolona. Dzień dobry. Sytuacja na polu bitwy wygląda tak, dopiero co wstałam, jest wcześnie rano, że tort się udał. Zobaczcie, wczoraj piekłam ten tort. Fajnie się wszystko stężało. Elegancko to wygląda. To jeszcze pójdą dwie świeczuszki, ale to jak już Łucja wstanie. I teraz tak, prezent jest, czeka. Teraz pojechaliśmy wczoraj po balony. Okazało się, że już zamykają sekcję, zmieniają sekcję z party. Nie było żadnych balonów, więc kupiłam dwie paczki takich i pani mi napompowała ekstra. I po powrocie do domu piątka pękła, ale że miałam dodatkowy balon, to więc napompowaliśmy go normalnie i dlatego tylko ten jeden trzyma ten drugi, więc musi to na dzisiaj wystarczyć, bo tak jak mówię, nie ma żadnej opcji, żeby jeszcze zakupić takie balony. Bo takie małe sklepiki się zamknęły po COVID-zie, a w Morrisons, tam gdzie jest cała sekcja właśnie party, tak jak mówię, wszystko wykupione, bo będą ją zmieniać. No, także czekamy, aż Łucja wstanie, może potem się Wam pochwali, co dostała. A ja jestem zadowolona z tortu, bo myślę, że to jeden z lepszych tortów, jakie robiłam. Jest niesamowicie truskawkowy. Mam nadzieję, że Łucji będzie smakował. Tort w przekroju to jest truskawkowe marzenie, tak je mogę nazwać. A tutaj pokażę, co Łucja dostała. Dostała Nintendo Switch, o którym bardzo, bardzo marzyła. I tutaj ma. I kilka ciuchów. Także jesteś zadowolona? No to super. Oczywiście musi być McDonald's. My z Ucją mamy Chicken Legend. Kanapki ja mam z ekstra piklami. Ładnie wyglądają. Co jeszcze Ucja tutaj sobie wzięła? A te patyczki mozzarellowe bardzo dobre. Fryty, picie. No i taka mała przekąska. I sobie jemy. Urodzinki w trakcie, a myśmy jeszcze z Arkiem wyskoczyli szybciutko na karbut, ponieważ dzisiaj jest pierwszy karbut od też dłuższego czasu, też są już karbuty odblokowane. Pokażę Wam, co sobie znalazłam. Niedużo, niedużo, bo stwierdziłam, że już nie będę tak dużo zbierać jak przedtem. No ale Wam pokażę kilka pierwsza rzeczy. Pierwsza sprawa, poczekajcie, mrówka po mnie chodziła. Pierwsza sprawa to jest Meditation and Healing Book. To jest taka książka do medytacji, która zawiera karty i na przykład losuje się dziennie jedną kartę i wedle tej karty się spędza dzień, jakby to powiedzieć, jest to myśl przewodnia, dana karta, która ma swoje wytłumaczenie w środku, każda karta ma swoją interpretację, co należy robić, jakie ćwiczenia jogi stosować w danym dniu, także fajne. Fajna sprawa, ja lubię takie rzeczy, to za jakieś grosze, chyba funta albo 50 pensów, już nawet nie pamiętam. Druga rzecz, zestaw do kaligrafii, ja mam już inny taki, kiedyś kupiłam, ale ten mi się bardzo spodobał, bo to jest w ogóle tej firmy Reader's Digest. No nie był on tani, jak on był kupiony, o czekajcie, bo ja nigdy nie wiem jak to się otwiera, tutaj muszę otworzyć, a i z tej strony, dobra, już mam. W ten sposób. O, w
ten sposób się go otwiera. I zobaczcie, jaki piękny zestaw stalówek, nawet złoty papier, pergamin, farby. Tutaj mam tusz, a tu mam po prostu, tu się otwiera. Tu są książki oraz zestaw specjalnych papierów w środku i pergaminów. Także taki zestaw, też tylko 2 funty, to niech sobie leży w szafce, bo jak znajdę kiedyś więcej czasu, to chcę się właśnie bawić w kaligrafię, nauczyć się tak pięknie pisać. Fajna zabawa, na starość może będzie. Niech sobie leży, to się nie popsuje. No i sobie kupiłam do tarty nowe naczynie, bo tam też mam takie spękane stare, a ja tarty lubię robić, szczególnie lato. I taki wielki półmisek, też mi się podoba. Na przykład ten jest, pisze, że akurat na makaron, ale można wszystko na to włożyć, nawet owoce i na stół. Fajnie to wygląda, to jest drogie. Tak jak zawsze ja staram się szukać tych włoskich rzeczy. O, dziutko położę. A to jest produkcja angielska Wauchester. Także... Jeszcze kupiłam sobie sukienkę, ale tu już mam w praniu. No i tyle. No i takie delikatne łowy dzisiaj. A, jeszcze Wam zapomniałam pokazać perełkę. Kupiłam na Carbudzie, słuchajcie, za 1 funcika. Jest to Avant Exfoliant, czyli coś takiego jakby scrub peeling do twarzy. Ten jest akurat tutaj różany. Super sprawa. Jeszcze sprawdzałam, czy aby nie jest otwarty i zobaczcie. Elegancko zamknięty. To jest droga rzecz. Kremy i rzeczy do pielęgnacji Avant są drogie i są bardzo dobre, więc jak za funta, to to był dzisiejszy. Warto było jechać na Carbud dzisiaj, o właśnie, nawet i dlatego. Słuchajcie, Lucja zachwycona, bo do kompletu przyszła jeszcze przesyłka od Lucji Krzesnego, od Marcina i od Oli. I dostała 2 płyty winylowe Nirwany. Ale zainteresowało mnie właśnie tutaj deklaracja celna. Jeżeli ktoś właśnie nie wie, to teraz się wypełnia taką deklarację celną. Pewnie dlatego, że wyszliśmy z Unii, Wielka Brytania, że wyszła z Unii. No i tu widzę, że tutaj musiało być zaznaczone, że to podarunek, określenie zawartości, tam cena, nie będę nic pokazywać, waga i kraj pochodzenia. Coś takiego trzeba. Nie wiem, czy to wypełniało. O, Ola wypełniała. Widzę, jest podpisane. Więc tak dla ciekawości. Teraz jak się coś wysyła, trzeba taką deklarację celną złożyć. Aha, czyli nic bardzo skomplikowanego. Dobrze wiedzieć. Także UCE jest naprawdę zadowolona. Nevermind oczywiście i Unplugged w Nowym Jorku. Super. Naprawdę, jeszcze raz Lucja się bardzo, bardzo cieszy. Nie spodziewała się takiej niespodzianki. Jeszcze dostała Lucja miedziaty kocyk, taki fajny, dwustronny. Tu jest inny i tu jest inny, cieplutki. To jej się przyda. I dostała Lucja od Olivera, od swojego chłopaka, taki fajny case na iPhone'a. Bardzo fajny. Lucja akurat jest tą postacią w grze, jak gra. Także też się bardzo ucieszyła. No a na to Nintendo Lucja kupiła sobie takie fajne łapki na, jak to się mówi, na joysticki, zabrakło mi słowa. Jeszcze sobie dokupiła do tego Nintendo taki fajny case, bardzo ładny, akurat będzie jej się tam mieścić, jak to się będzie chciała jechać i sobie wziąć ze sobą. Także taki zestawik ma fajny. A tu Wam jeszcze pokażę, jak już tu jestem, to tam jakieś ulubione Lucji postacie, którymi gra. I tam. I tu sobie kupiła taką serię takich przezroczystych, fajnych postaci i nimi też gra. Ma ich więcej, za to pokażę. Tu ma jeszcze więcej tych postaci. Bardzo ładnie się prezentują i one były chyba z AliExpress, więc nie były drogie, a bardzo dobra jakość tych figurek. Gdzie one są? Dwustronne. A tu mangi Lucji, bo Lucja uwielbia mangi. I o jeden dzień spóźniona, ale to nic. Doszła kartka od Lucji, od babci Danusi i od Ewy z małą wkładką na lody, za co Lucja też bardzo dziękuję, ale Lucja się nie chce pokazywać, więc ja dziękuję w jej imieniu. Super. Także urodzinki i po urodzinkach, a dzisiaj mam pierwszą wywiadówkę online, ponieważ w Wielkiej Brytanii wywiadówki w secondary school, czyli w drugiej szkole, są raz w roku, tak myślę, przeważnie raz w roku, może czasami 2 razy, a przeważnie raz w roku. No i z okoliczności tych, jakie są, w zeszłym roku nie było w ogóle, a dzisiaj online, więc ciekawe doświadczenie rozmawiać z nauczycielami online.
No, także zaraz o 4:00 mam spotkanie z UCI nauczycielami, na każdego nauczyciela aż 5 minut, także pogadamy sobie nie za wiele. A na koniec dzisiejszego vloga chciałam Wam pokazać bardzo fajną, zdrową opcję śniadaniową sobotnią. Mianowicie mamy tutaj z Arkiem szparagi, pierw podgotowane, następnie zapieczone z parmezanem i na to poached egg, czyli jajko w koszulce i pomidorki, troszkę soli. Pyszna opcja, która doda energii na cały dzień. Także smacznego i widzimy się w kolejnym vlogu.